The Muppet Mayhem! Redka prosto z pieczka! Na początek tradycyjne ogłoszenie. Jeśli podoba Wam się to, co robię, co znaleźć możecie na tym kanale, to zapraszam po więcej na Facebooka i Instagrama. A jeśli chcecie w jakiś sposób wesprzeć działanie tego kanału, to zapraszam na serwis Buy Coffee, gdzie możecie postawić mi wirtualną kawkę. Linki do tych wszystkich rzeczy oczywiście znajdziecie w opisie do tego materiału. A teraz przechodzimy do konkretów, czyli Nora! John Jacob, jingle bells, take me out to the Ave Maria. With a banjo on my knee. Let's say The Muppet Mayhem, czyli serial kukiełkowy, który znaleźć możecie na Disney Plus rok premiery 2023. 8 odcinków, każdy po jakieś 50 minut. A o czym my tu mówimy? Mówimy o Muppetach, ale nie o tym głównym trzonie Muppetów. Nie znajdziecie więc tutaj Kermita czy Miss Piggy, ale o zespole muzycznym, który towarzyszy i w tle, a czasami w pierwszym rzędzie, gra dla Muppetów od ponad 50 lat. Czyli Dr. Teeth and the Muppet Mayhem. I właśnie o tym zespole jest zajebiaszcza historia zamknięta w tych właśnie 8 genialnych odcinkach. Dawno tak dobrze nie bawiłem się na czymś, co widziałem w tym czy innym serwisie streamingowym. Super zabawa. I wcale nie musicie być wielkimi fanami Muppetów. Ja jestem, ale wcale nie musicie być wielkimi fanami Muppetów, by się doskonale na tym serialu bawić. Tutaj humor wycieka normalnie każdą stroną, przy czym ten humor nie jest skierowany dla dzieci. Mam wrażenie, że jeśli ten serial oglądać będą, powiedzmy tam, 8, 10, no 12-latkowie, to nie za bardzo zrozumieją, to nie za bardzo ogarną, co się dzieje na tym ekranie. To jest absolutnie film, serial skierowany do dorosłych. Przy czym to nie oznacza, że tutaj jest humor dla dorosłych, są jakieś podteksty seksualne, czy może jakaś przemoc. No nie, no to są Muppety, ale mimo wszystko moim zdaniem dzieci nie skumają. To muszą oglądać dorośli. A jeśli jesteście zakochani w muzyce jako takiej, znacie największe przeboje i kojarzycie mnóstwo muzyków, no trochę głównie ze Stanów Zjednoczonych, to w ogóle to będzie dla Was pierwsza klasa. W tym serialu znajdziecie mnóstwo cameo. Mnóstwo aktorów, reżyserów, scenarzystów, ale też w dużej mierze muzyków. Oprócz tego znajdziecie mnóstwo świetnych kawałków muzycznych przerobionych przez zespół Muppet Mayhem na potrzeby tego właśnie serialu. Doskonały humor i świetna, wcale nie tak prosta, czy też prostacka historia, a mogłaby być, bo to w końcu tylko Muppety. I zwykła prosta historia o zespole, który od 50 lat okazuje się nie nagrał żadnej płyty i nagle okazuje się, że nagrać ją muszą. Dr. Teeth, you still got the bite. Man, I have missed all of you so much. Nessie! Get in here! Oh, Poochie. Of course, you guys know each other. Yeah, he's our bro Pesci, our broy Ramon, our bro Seth Gordon-Levitt. We go way back. Oh, yeah, you wouldn't want to meet me back in the old days. That was a real square from Jersey until I met the mayhem. Ooh, for sure. Now... Świetne nawiązania do naszej współczesności. Mnóstwo kawałów z przełamywaniem czwartej ściany, chociażby bezpośrednio nawiązujących do Disneya. A właśnie na Disneyu ten serial możecie zobaczyć. Czy też nawiązujących do faktu, ile kosztują prawa do puszczenia tej czy innej muzyki w ramach tworzonego dzieła, w tym przypadku właśnie serialu. Dużo nowych postaci, ale też głównie te postacie, które znamy, przy czym, tak jak powiedziałem, nie ma tutaj tej pierwszej klasy Muppetów. Te postacie w ogóle się nie pojawią, ale absolutnie zespół Muppet Mayhem genialnie robi tutaj robotę. Postacie aktorskie, czyli grane przez prawdziwych ludzi, też moim zdaniem dobrze sobie radzą i spełniają swoją rolę. Nie ma tutaj, wiecie, takich postaci absolutnie schematycznych. Wiem, jak się coś będzie zachowywał, bo tutaj nakreślono nam taką i taką charakterystykę postaci, więc to jest zły, wiemy, jak się będzie zachowywał, to jest dobra postać, wiemy, co będzie robić. Nie, mimo tego, że mamy tu w sumie prostą historię,
to nieustannie jesteśmy zaskakiwani właśnie dlatego, że to są mapety. Tutaj absolutnie czuć ten klimat, tą magię mapetów na każdym kroku. Z jednej strony opowiedziano nam ciekawą historię o zespole muzycznym, o tym, jak on jest zróżnicowany. Każda postać w ramach tego zespołu ma swoją osobowość, for sure, i ma swoją przeszłość, którą tutaj w jakiś sposób poznajemy. All right, now listen to me very carefully. You see this camera? Mm-hmm. Okay, do not look into this camera. No. Yeah, I want you to act naturally. That's the key, okay? Yeah. Here we go for one. Here we go. And action. Wszystko to się przepięknie zazębia i spina klamrą w ostatnim odcinku, w ostatniej minucie. Cała historia tworzenia tej płyty, do której jego tworzenia są zmuszeni. Widać też przemiany bohaterów, głównie tych aktorskich, zmiany poglądów czy perspektywy na te czy inne wydarzenia. Wszystko to jest podane w taki sposób absolutnie nienachalny, absolutnie taki wypływający po prostu bezpośrednio z opowiadanej historii. Nie mamy tu głębokiego przesłania, żebyśmy się dobrze zrozumieli. To jest po prostu dobra zabawa z doskonałą muzyką, ze świetnie napisanymi postaciami. I co z tego, że to są mapety? I co z tego, że one są kukiełki? Że to są kukiełki, że są postacie animowane? Nie ma to żadnego znaczenia. One są głębsze niż wiele postaci, które znajdziecie w najbardziej głośnych tytułach, Marvelach, superbohaterskich czy serialach różnego rodzaju. Tutaj jest to wszystko lepiej napisane, to jest scenarzyści absolutnie albo dostali możliwość kreatywnego zabawienia się z tym, co dostali, albo nikt im nie krępował ruchów, albo po prostu to są dobrzy scenarzyści i producenci i cała ekipa, która im na to pozwoliła, bo naprawdę zabawa jest przednia. A kiedy na ekranie pojawia się zwierzak, no to wtedy trzymajcie brzuchy, bo inaczej wam wybuchną ze śmiechu. I can't get you a job unless do you want your job to revolve around animals? Yeah. No. This is a job where you have to do something. Yeah. Hospitality industry, does that sound good? Yeah. Yeah, that sounds good. Yeah. Are you just blindly agreeing with everything I say? Yeah. Yeah? Yeah. Can I ask you a question? Yeah. Am I the most handsome man you've ever seen? No. Zwierzak był zawsze moją ulubioną postacią w mapetach i tutaj, jako członek zespołu, wiemy, że jest... że jest perkusistą w Muppet Mayhem i tutaj daje czadu. Oh yeah. Generalnie więc, podsumowując, super, super zabawa. Świetny serial. Całkiem mądrze, inteligentnie napisany, świetnie zanimowany. Kukiełkowo oczywiście, no bo tu nie mamy animacji kreskowej, tylko właśnie tytułowe Muppety z mnóstwem niezobowiązującego humoru, takiego nierzucanego nam na siłę, nieprzyciąganego. Na zasadzie rzuciliśmy kawał, jakiś żart, suchy zresztą, i czekamy 30 sekund i koncentrujemy się na tym żarcie i go spalamy. Tutaj takiej sytuacji nie ma. Jest mnóstwo nawiązań do historii Muppetów, pojawia się mnóstwo cameo, tak jak mówiłem, różnego rodzaju bohaterów, postaci, ale nie tylko ze świata Muppetów, ale właśnie również generalnie z popkultury i to z całego okresu. Mnóstwo świetnych rzeczy. Opowiadam wam o tym i już jaram, nie mogąc coś doczekać na powtórkę. Patrycja ciągle mówi, obejrzyjmy ten serial jeszcze raz i naprawdę z chęcią go jeszcze raz zobaczę. W związku z tym, że to jest naprawdę super, super zabawa. Patrycja twierdzi, że to jest najlepszy serial, jaki widziała tak po prostu wśród seriali w tym roku. I kto wie, czy nie ma racji. I work my butt off making videos and he literally scratches himself on camera and goes viral. Dance for me, dance for me, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do. It's almost like social media is just shallow and pointless. Powtórzę się. Pomimo tego, że to są mapety, to dalej tak dobrze w wielu aspektach ten serial wypada, że on się broni przed każdym pełnoprawnym, wielkim dziełem aktorskim, które dotychczas żeśmy dostali w tym roku. Także absolutnie dwa zdecydowane kciuki w górę dla The Muppet Mayhem na Disney+. Jeśli mielibyście cokolwiek zobaczyć na Disney+, to właśnie Muppet Mayhem. Będziecie się bawić doskonale, moim zdaniem, nawet jeśli nie jesteście fanami Muppetów jako takich, to tutaj oni kupią wasze serce bezapelacyjnie już po pierwszym odcinku. Mnóstwo emocji, mnóstwo rzeczy we mnie wciąż chodzi, dlatego że tak bardzo cieszę się na samą myśl, kiedy wam opowiadam o tym serialu. Zatem już kończymy. Zapraszam na inne materiały na moim kanale. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Do zobaczenia. Nora!